Galaxy S3 to najnowsza odsłona kultowego produktu Samsunga. Co odróżnia ją od niezwykle udanych poprzedniczek? Smartfon zrywa z kanciastą stylistyką poprzedników. Dzięki zaokrąglonym kształtom przyjemnie leży w dłoni i sprawia wrażenie nowoczesnego. Nadal ma jednak charakterystyczne dla linii S trzy przyciski systemowe umieszczone pod ekranem. Środkowy, fizyczny, jest mniejszy i delikatniejszy od tych, które można było znaleźć w poprzednich modelach. Pozostałe dwa są całkowicie niewidoczne w stanie wygaszenia. Bryła jest smukła, a brzegi otacza błyszcząca ramka, która w zależności od wersji kolorystycznej może być srebrna albo niebieska. Tylna część obudowy jest zdejmowana. Kryją się pod nią sloty kart microSIM i SD, a sam element jest cienki i giętki. Sprawia jednak wrażenie solidnego, a producent zapewnia o jego wytrzymałości na zadrapania i uszkodzenia. Na wykonanie Samsunga Galaxy S3 nie można narzekać. Poprzednie modele wzbudzały pewnie wątpliwości, ale najnowszy rozwiewa je całkowicie. Bryła jest zwarta, a poszczególne elementy dobrze spasowane. Nie trzeszczą i nie poruszają się pod mocniejszym naciskiem dłoni. Cały przedni panel chroni szkło Gorilla Glass, które charakteryzuje się wysoką odpornością na zadrapania. Koreański producent podąża za nowymi trendami, co udowadnia ogromny panel o rozmiarze 4,8 cal. Został on wykonany w technologii Super AMOLED, która gwarantuje wysoki poziom kontrastu i nasycenia kolorów. Niemniej istotna jest jego rozdzielczość – 720x1280 pikseli. Ta idealnie sprawdza się podczas przeglądania stron www i czytania tekstu. Na wyświetlanym obrazie nie można dopatrzeć się pojedynczych pikseli. Wysoka rozdzielczość nie oznacza jednak miniaturyzacji elementów graficznych interfejsu. Ikonki są dość duże, a rozmiar tekstu w systemie można swobodnie zmieniać. Urządzenie działa niezwykle szybko. Odpowiada za to świetnie zoptymalizowany system Android w wersji 4.0 oraz bardzo mocne podzespoły. Czterordzeniowy układ o taktowaniu 1,4 GHz i 1 GB pamięci RAM. Płynności na miarę iOS doświadczamy podczas pracy z systemem, przeglądania rozbudowanych stron www czy grania w najbardziej wymagające tytuły. System Google jest skutecznie zasłonięty przez najnowszą wersję interfejsu Samsunga TouchWiz 4.0. To niezwykle udane oprogramowanie kusi nowoczesnym wyglądem, rozbudowanymi funkcjami i mnóstwem dodatków. Na szczególną uwagę zasługują jednak nowe funkcje. Jedną z najciekawszych jest S-Voice, czyli odpowiednik Siri wprowadzonej przez Apple. Za pomocą komend głosowych możemy ją poprosić o wyświetlenie pogody, map, ustawienia budzika czy ściszenie telefonu. Niezwykle wygodna okazała się funkcja o nazwie Smart Stay. Dzięki niej telefon nie przejdzie w stan czuwania dotąd, dopóki wzrok użytkownika będzie skierowany na ekran. Producent rozwinął zakres poleceń wydawanych przy pomocy dotyku. Jednym z ciekawszych rozwiązań jest przechodzenie na początek listy kontaktów lub maili po dwukrotnym stuknięciu urządzenia dwoma palcami. Odpowiednimi gestami można również powiększać zdjęcia w galerii. Samsung Galaxy S3 jest naszpikowany ciekawymi funkcjami. Ubrano je w nowoczesną obudowę i przyozdobiono potężnymi podzespołami. Ten telefon jest receptą na sukces i poważnym zagrożeniem dla każdej tegorocznej nowości.